Miałem właśnie moje byłe liceum, czwarte liceum ogólnokształcące Sawickiej i tak mi się przypomniało, jak to w czwartej klasie licealnej, czyli maturalnej, żeśmy sobie tutaj właśnie, zamiast iść na lekcje, szliśmy sobie na wagary, po prostu tutaj, prawda, wychodząc ze szkółki, albo nawet nie chodząc do szkółki, przechodziliśmy tutaj przez to przejście, wtedy nie było jeszcze sygnalizacji, się normalnie przechodziło i szliśmy sobie tędy, tam do tych pawilonów. Tam są pawilony takie zaraz za tą ulicą główną. Co? Właśnie. Szło się tam do pawilonów w celu zakupu napoi, ponieważ już mieliśmy skończone 18 lat, a przynajmniej ja miałem. Mój kumpel chyba jeszcze nie. I szliśmy sobie właśnie zamiast do szkoły na wagarki. Najpierw zaopatrując się w piweczka. To był rok 2000, także wtedy dosyć popularne było piwko marka Strong, z tego co pamiętam. I w taki się właśnie zaopatrywaliśmy. Zaraz dojdziemy do tych pawilonów. Piramidy przy Politechnice były już wtedy. Tak, to są te pawilony na osiedlu Sady. Dosłownie rzut beretem. O, tutaj w tym pawilonie, w tym sklepie kupowaliśmy właśnie piweczko. Tam na górze restauracja Czardasz kiedyś była, teraz już mają na nic. No i już zaopatrzeni w piweczku, żeśmy sobie szli tędy w głąb osiedla. Typowe pawilony PRL-owskie i to samo osiedle Sady. Szukaliśmy sobie odpowiedniego miejsca, żeby przysiąść z piweczkiem. Zupełnie się nie obawialiśmy tego, że nas może policja spisać, bądź wlepić mandat. Zupełnie to nie było rozważane. I też nigdy się tak nie zdarzyło wtedy. Jakoś policja się tym nie zajmowała. Tak. Tutaj schodziliśmy. Bloki na osiedlu Sabry. I tutaj była ławka. Teraz już jej nie ma. Z tego co widzę. Na tej ławce zasiadaliśmy, pamiętam. Teraz jest tutaj trzepak i ławeczka mniej, powiedzmy, komfortowa. A, tak, pamiętam, ten pawilon, co z przodu był. I tam jest jeszcze jakieś przedszkole chyba. Kiedyś na to przedszkole poszliśmy większą grupą, żeby obejrzeć Growca. No, ale generalnie tutaj właśnie tak. Siedzieliśmy sobie tutaj. Zjadliśmy tą warkę Strong i chłodnęliśmy, rozprawiając o życiu, tak siedząc przez 2 godziny, zanim zaczęły się nowe, kolejne lekcje. Tak zazwyczaj, bo zrywaliśmy się z jakiegoś przedmiotu typu polski i potem szliśmy na inny przedmiot. No i wtedy ta czwarta klasa, pierwszy semestr czwartej klasy, no to był dosyć stresujący czas, spowodowany tą właśnie maturą. Mocno też depresyjny czas dla wielu z nas. Ja wtedy grałem właśnie z tym moim kumplem, z którym tu przychodziłem, w zespole black metalowym z jego bratem. Ale ten black metal to był w sumie taki bardziej heavy metal. Heavy metal z blackową wokalem. Ja to właśnie wtedy często zespoły grały. Z klawiszami, a niestety klawiszowe zrezygnował po pierwszej próbie zrezygnował. Stwierdził, że musi się uczyć do matury, więc graliśmy sobie bez klawiszy. Ja tam te klawisze robiłem na kompie, nagrywałem na taśmę, ale perkusista nie chciał grać z tymi klawiszami na taśmie. Także u mnie nie złam byka.
No. Nie, właśnie powodowany depresją, nie wiem, czy też jakimś stresem, mnóstwo wtedy kawałków wymyśliłem, takich black metalowych w tym okresie, ale w sumie żaden już nie pamiętam. Gdzieś tam są na kompie. No. Nie, co jeszcze może powiedzieć? Ta osmita. Marszałkowska, kiedyś Toporowskiego, ale zmieniona w wyniku ustawy deubekalizacyjnej, a to jest pocieszka. To jest ulica Pocieszka, czyli znana z utworu Leroya, znanego rapera i posła. Pocieszki 10, drzwi numer 11, czy jakoś tak. No, czyli Leroy sam się zdoksował w piosence. I kurde, na tej ulicy Marszałkowskiej, pewnie gdzieś niedaleko jest normalnie ten, szkoła muzyczna. Nowa siedziba szkoły muzycznej, bo stara siedziba straszy w centrum, strasznie jest odrapana. Nie wiadomo, co z tego ten linkiem będzie. Ale miesza z tym. Teraz tak jest. O! Wysoki budynek. Ten jeszcze tutaj, ten temat szkoły jeszcze omawiając. Kurde, właśnie. To liceum, do którego chodziłem, to było uznawane za najlepsze liceum w Kielcach, ale miało też opinię liceum. Pełnego kujonów, takich tępych kujonów, którzy tylko potrafią się wkuć książkę telefoniczną na pamięć, ale nie charakteryzuje ich zbytnia kreatywność. I jestem w stanie to potwierdzić tak naprawdę. Choć też ta kwestia kujonów wkuwających na pamięć książki telefoniczne to jest mitem. Po prostu już za mojego rocznika to już po prostu patolnia już była znaczna w tej szkole. Nie było naprawdę ludzi w większości zbyt elitnych. No, ale pamiętam właśnie pierwsza klasa. Pierwsza klasa, jak przyszliśmy tacy zesrani w ogóle nowym środowiskiem i w ogóle tym, jaki tam poziom na lekcjach się, jaki poziom był egzekwowany w ogóle w porównaniu do podstawówki, to po prostu był mega skok, że tak powiem, wzwyż pod względem trudności. Generalnie na każdym przedmiocie byliśmy zesrani, zwłaszcza na polskim. W pierwszej klasie byliśmy polski z taką panią nauczycielką, którą przezywaliśmy Jachdyk. Naprawdę. Stawić się do mnie się po prostu, co to musiało być. No, jakby jedynym przedmiotem, na którym mieliśmy wytchnienie, właśnie z moim kumplem Kaczym, to był angielski, bo ponieważ jako, że od wielu lat byliśmy dobrze wyedukowani w angielskim dzięki grom komputerowym i filmom również, no to górowaliśmy tam nad poziomem nie tylko przeciętnym, ale wszystkich poziomem. No i na angielskim sobie pozwoliliśmy na naprawdę wytchnienie. No i była niezła akcja. To był jakoś jeden z pierwszych lekcji angielskiego i takie dziewczyny siedzące przed nami, już jakby widząc, że dobrze znam ten angielski, to się nas pytają, czemu wy tak dobrze znacie angielski? Gdzieś się uczyliście? A wtedy mój kumpel Kaczy zapodał po prostu takim tekstem, powiedział też, że ja się uczyłem angielskiego u pana Emila Antonowskiego w Moskwie. Jak to usłyszałem, to już nie mogę wytrzymać, po prostu już tak mi się chciał śmiać, bo on tak na serio tym dziewczynom naiwnym tak mówił, że uczył się angielskiego u Emila Antonowskiego w Moskwie, ale niestety pewnego dnia pan Emil Antonowski miał pecha i wpadł do kwasu i stopiło mu twarz. Ja wierdziłem, myślałem, że po prostu padnę tam, Kaczy miał takie teksty, po prostu takie kity wciskał tym ludziom, po prostu, żeby jakby zademonstrować swoje superiority. Nie, nad motłochem, nad plebsem, nad pastuchami, no. Także, oczywiście te dziewczyny kompletnie to łyknęły. Także mieliśmy niezły ubaw, no i to w sumie była chyba jedna zabawna rzecz na tych lekcjach, nie? Bo tak to kompletny terror, zwłaszcza na polskim, kurde. Jo. No ale jak już przyszła ta klasa maturalna, no to mieliśmy już skończone 18 lat, mogliśmy sobie legalnie kupić growca i tutaj żeśmy się relaksowali na tej ławce, zanim poszliśmy na kolejne lekcje. Dobra, zobaczmy, co tutaj jest ciekawego jeszcze. O.
Tutaj nic się niewiele się zmieniło, nie? Te bloki na sadach zawsze takie rewnowskie. Tutaj ten też taki pawilon z apteką, nie wiem co to jest, przychodnia czy co. Tam jest przedszkole. No i tyle w sumie. Nic ciekawego. Te bloki to jest takie dobre miejsce trochę dla samobójców. Parę osób na pewno skoczyło na śmierć. Słyszałem przynajmniej o jednym takim przypadku. Dobra, to było na tyle.